Wiecie, że prawo ciążenia Newton wymyślił na podstawie szyszki, a nie jabłka? Był na grzybach i spadła na niego szyszka i wtedy odkrył prawo ciążenia. Niestety lobby sadownicze zawładnęło sobie tą teorią, żeby promować jabłka i dlatego do historii przyszło jabłko. Cześć, tu Zdobyk, witam Was w kolejnym odcinku Obliczy Lasów. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, skąd bierzemy nasiona sosen. Chodząc po lesie, może niejednokrotnie spotkaliście drzewa z takimi żółtymi paskami. Oznacza to, że jesteście drzewostanie nasiennym. Wyłączonym drzewostanie nasiennym lub gospodarczym drzewostanie nasiennym, to są tam nasze takie specjalistyczne nazwy. My jesteśmy dzisiaj w gospodarczym drzewostanie nasiennym i jest to drzewostan, w którym zbieramy szyszki sosnowe, żeby uzyskać z nich nasiona, żeby mieć następne pokolenie drzew. Gospodarczy drzewostan nasienny to taki drzewostan, w którym szyszki zbieramy z drzew ściętych. Czyli normalnie tutaj zakładamy z rąb, robimy szacunek brakarski, który Wam pokazywałem. Oto jestem. Witam Cię, Przemku. Porobimy sobie dzisiaj szacunek brakarski, ścinamy te drzewa w odpowiednim okresie i wtedy z tych ściętych drzew są zbierane szyszki. Żeby były dobre te szyszki, musimy te drzewa ściąć w okresie od grudnia do końca lutego. Dominika Wam pokazywała, że zbiera nasiona buka z takich płacht. Dzisiaj opowiem Wam o tym, po co nam trampoliny w lesie. No my niestety sosną tego nie możemy zrobić, ponieważ ona ma takie, wiecie, delikatne, małe nasionka, które fruną z wiatrem. Nie możemy też zbierać szyszek, które spadły na ziemię, bo zobaczcie, one są otwarte i są już puste. Te nasiona już wyleciały. Potrzebujemy takich zamkniętych szyszek, które zbieramy właśnie z tych drzew ściętych. Gospodarczy drzewostan nasienny to taki drzewostan, który charakteryzuje się dosyć dobrą jakością. Użytkujemy go zrębowo, zbieramy z niego szyszki. Mamy też wyłączone drzewostany nasienne. To są drzewostany, które mają jeszcze lepszą jakość. I tam szyszki zbieramy z drzew stojących. Przyjeżdżają panowie arboryści, którzy spinają się na drzewa i zbierają te szyszki, z których później uzyskujemy nasiona. Mamy też takie prima sort drzewa, zwane drzewami doborowymi, które mają swój numerek, są zarejestrowane. Tam arboryści wchodzą na te drzewa też. Zbierane są szyszki, ale one są specjalnego przeznaczenia. Wiadomo, gdzie tam to potomstwo później będzie wysadzone. Zobaczcie, to są szyszki stare, zebrane z ziemi, puste. To są szyszki świeże, zerwane z drzewa, które się tutaj przewróciło. Tutaj w tych szyszkach są nasiona, w tych już nie ma nasion. Jesteśmy na zrębie. To niestety nie był GDN, to był normalny drzewostan. Tutaj szyszek nie zbieramy, ale chciałem Wam pokazać właśnie, zobaczcie. To są stare szyszki, puste. Tu już nasion nie ma, te nasionka już wyfrunęły. O, tu macie taką szyszkę ładną. Tych nie zbieramy. My zbieramy o takie szyszki właśnie. Tutaj gdzieś jeszcze, tu jest zresztą bardzo mało szyszek, dlatego teraz nie prowadziliśmy cięć. Takie szyszki się zbiera, pakuje w worki, ważymy je i następnie wysyłamy je do wyłuszczarni, takiego specjalnego zakładu, gdzie te szyszki podlegają obróbce termicznej, otwierają się, wypadają z nich nasiona, ale to zobaczycie, zaraz Was tam zawieziemy, zobaczycie jak to działa. I tutaj jeszcze ciekawostkę chciałem Wam pokazać, mamy tak, te stare szyszki, o, mamy te świeże i tutaj zobaczcie, są zalążki już malutkich szyszek, które będą dojrzałe na zimę, już w grudniu będą dojrzałą szyszką. Zobaczcie, stare, nowe, najnowsze. Był chyba jakiś taki program muzyczny nawet. Stare, nowe, najnowsze. Ostatnia
sobota karnawału, obiecywałam atrakcje i atrakcje już się zaczęły. Myślę o przeboju grupy Modern Talking, a jeszcze inne przeboje polskie i zagraniczne będą. W ogóle chcemy dzisiaj zmieścić w programie kilkanaście piosenek. Wziąłem te moje szyszki na wycieczkę. Jesteśmy teraz w nadleśnictwie Kaliska. Tutaj konkretnie to jest leśnictwo Arboretum Wirty. Będziemy starali się z tych szyszek uzyskać nasiona. To miejsce jest podwójnie ciekawe, ponieważ jest tu wyłuszczarnia do tych szyszek, ale jesteśmy też na terenie najstarszego w Polsce leśnego ogrodu botanicznego, założonego w 1875 roku. I postanowiliśmy, że specjalnie dla Was przyjedziemy tu jeszcze raz, żeby nakręcić cały odcinek o tym miejscu, ale przyjedziemy wtedy, gdy już tu będzie zielono, gdzie będzie kwitła roślinność, będzie ładniej. Dzień dobry, czy tu łuszczą szyszki? Tak, tu łuszczą szyszki. Zobaczcie, mamy takie szafy specjalne łuszczarskie z szufladami. Można właściwie powiedzieć biurko, bo to szuflady są w biurku. I tak, tak jak nam tu opiekunowie tego powiedzieli, te szyszki, które przywozimy z lasu, wsypujemy je do tych szuflad. One są z taką siatką na dole. Do tych szuflad doprowadzane jest tutaj, widzicie, ciepłe powietrze. Temperatura tego powietrza około 47 stopni, jest niecałe 50. I te szyszki sobie tu leżą i zobaczcie, i powolutku się otwierają. Tu jest taka ledwo otwarta, ale są już takie całkiem już wysuszone, otwarte. Co jakiś czas się lekko przerusza te szuflady, nasiona spadają w dół. Tutaj do takiego miejsca, gdzie... O, można... Zobaczcie, i tu są nasiona jeszcze nieoskrzydlone. Szyszki sobie tutaj leżą 3 dni. Czwartego dnia są wybierane, wrzucane do takiej specjalnej maszyny, gdzie za chwilkę pójdziemy, gdzie się wyciąga z nich te resztki nasion, które jeszcze się nie wypadły z nich. Ci koledzy i panowie, którzy się tutaj tym zajmują, muszą pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie można sobie wziąć szyszek z nadleśnictwa X z szyszkami z nadleśnictwa Y i wrzucić do jednej szuflady. Muszą pamiętać, gdzie, jakie nadleśnictwo ma swoje szyszki, żeby się nie przemieszały te nasiona. Dlaczego tak jest to robione? Ponieważ nas, leśników, obowiązuje regionalizacja nasienna i nie możemy sobie dowolnie brać nasion z różnych rejonów Polski i sobie sadzić u siebie. Ja na przykład nie mógłbym posadzić sosny pochodzącej z południa Polski tutaj na Kaszubach. Metoda ta właściwie się nie zmieniła od początku, jak tylko są nasiona uzyskiwane z szyszek przemysłowo. I wykorzystuje naturalne procesy, czyli po prostu ciepło, suchość powoduje otwieranie się szyszek i wypadanie nasion. Także no tu nie ma wielkiej filozofii, jest to tylko troszkę takie skomasowane, że w jednym miejscu wszystko. Jest tu ładnie ciepło, ładny zapach żywiczny. Można tu na inhalację przyjeżdżać, jeżeli ktoś ma problemy jakieś zdrowotne. O, zapach. No cóż, szyszki odpoczywajcie, a my idziemy dalej. Wyciągnęliśmy te szyszki z szuflad, no ale tak jak mówiłem, tu są jeszcze resztki nasion. Szkoda by to było wyrzucać, więc musimy je wrzucić do takiej specjalnej maszyny, która nam odzyska tą resztę nasion. Jest tu ze mną pan Kazimierz, który będzie mnie instruował. Witam, panie Kazimierzu. Witam. Co mam robić? Szuflować. Szuflować. Można wsypywać. Ale to jest ciężko. Dobra, szyszki wrzucone do maszyny losującej. Oba losowania pod nadzorem Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Zamykamy i uruchamiamy maszynę. Te nasiona, no widzicie, są troszkę brudne. Trzeba je teraz oczyścić, odwirować. I zobaczcie, one mają takie skrzydełka. Te skrzydełka nam by przeszkadzały przy ich wysiewie, dlatego musimy się ich pozbyć. O, tutaj dobrze widać. Czekajcie, o, widzicie? Jest nasionko i ma takie skrzydełko. No to skrzydełko by zapychało nam przy siewnikach w szkółce dysze, dlatego musimy się ich pozbyć, a do tego służy taka maszyna, która stoi tu obok. No mamy już oskrzydlone te nasiona, zobaczcie. I teraz przydałby się nam jakiś kopciuszek jak w bajce, żeby oddzielić puste nasiona od tych dobrych. Ale nie musi być kopciuszka, mamy taką machinę, która zrobi to za nas. Okay.
Oczyszczanie zakończone. Zobaczcie, tu mamy czyste nasiona, pełne, gotowe już do wysiewu. A tutaj są te, które pójdą lek. Dokładnie jak sami mają chwyki drukarskie, które szują tekst. U nas niestety przyszły jakieś inne chochliki, które popsuły nam ostatnie ujęcie i jesteśmy wyłuszczani w chłodni. Po tym całej obróbce tych nasion, one wędrują do chłodni. Są tam posegregowane, każde nadleśnictwo ma swoją półeczkę z opisem, ładnie, pięknie, kiedy te nasiona zostały wyłuszczone, zrobione. Wędrują do lodówki, nie takie jak ta, tylko takie specjalnej dużej chłodni, tam było naprawdę zimno. I tam w warunkach minus 4 stopni mogą sobie przelegiwać nawet do 10 lat. A czasami nawet i dłużej, ale tak powiedzmy do 10 lat to spokojnie mogą sobie leżeć i możemy je po 10 latach wyjąć, zawieźć na szkółkę, wysiać i nam powinno się schody udać. Jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie subskrybować nasz kanał. Polecajcie nas znajomym i rodzinie. Żeby nie przegapić żadnego z odcinków, pamiętajcie, kliknijcie dzwoneczek, będą przychodzić do Was powiadomienia. Ja się z Wami żegnam. Do następnego spotkania. Do usłyszenia.